Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Manifold Garden. Dobra, ostatnio uwolniliśmy ciemność. Nie mam pojęcia, co tutaj się działo. Co tutaj się zadziało właściwie. Mamy jakąś czarną kostkę. Dobra, jak w to się grało? Minęło troszkę czasu. Mogę ją nosić. Teraz pytanie. Czy mam ją gdzieś przenieść, czy co? Jakby świat wraca do normy. Ha? Teraz jakby się zresetowało wszystko. Może powinienem wrócić tam, gdzie byłem? Ale dobra. O! Nie wiedziałem, że można wyłączać te drzwi. Jakby, okej, okay, w tej bańce jest ciemno, ale bańka się zmniejsza też. Ups, no tak. O! Zapomniałem, jak to działa. Nie ma skakania. Więc co mogę z tym zrobić teraz? A to jest pytanie. Dotknąłem i wszystko się... Dobra, tam się coś dzieje, widzę. Rozumiem, że tam mam to zanieść. Tam to znaczy gdzie? Jak odkładam, to się... Aha, dobra. Ciemność jest... Czy mam jakby ograniczony czas, kiedy mogę odłożyć kostkę, bo wtedy wszystko się zresetuje. Dobra, sprawdźmy. Jeśli nie, będę gdzieś tutaj i ją zostawię. Czy ona wróci jakby tam, do początku? Taka jest moja hipoteza. Czyli tak, mamy jakiś timer. A i w ogóle wracamy tutaj do samego początku. Nie tylko kostka, ale i ja. No dobra, to rozumiem. Czy trzeba tam dojść? Jak tam się szło, to jeszcze tego nie wiem. Trzeba by jakoś odwrócić grawitację. Ale pytanie... Chwila, moment. Co się stanie z kostką, jeśli ja... Ej... Moment, moment. Nie mogę odwracać grawitacji w tym momencie. Co? Serio? No nie mogę. Ha. To bardzo ciekawe. Okej, to zmienia postać rzeczy. Zdecydowanie zmienia postać rzeczy. Dobra, to chyba tak czy inaczej trzeba po tych schodach iść. No tak, zostawiam kostkę i no, nie mogę nic robić. Ha. Ciekawe. Kostka mroku. No to nie wiem, czy w ogóle będziemy w stanie zrobić to, co... Nie no, będziemy w stanie. Wystarczy skoczyć, podejrzewam, jakoś w tamtą stronę. I w końcu tam dolecimy. Jeśli dobrze rozumuję. Byle tylko jakoś tam się nakierować. Mniej więcej. Za którymś razem trafimy. Okej. Rozumiem. No jesteśmy tu. Nie wiem, czy to tu mamy być. Okej. Achievement za zniszczenie mrocznego świata. Co tu się zadziało? Wow.
What the fuck? Jakaś cutscenka. Spoko. Co tu się dzieje? Mamy czerwony, niebieski, jakiś, nie wiem, seledynowy. Co to jest? Czy ja mogę coś tu robić? Czy tylko się przygląda? A! Widzę. Co, coś możemy robić. Trzymać E. Ale co, co nam to daje? A, jest jakiś wskaźnik progresu. Dobra. Nie mogę kamerą sterować. Co to robi? Blue complete? Co? Jakiś blue level zrobiłem. Czemu słyszę ptaszki? Ha. No to też takie escherowskie trochę. Dobra, nieważne. O, wow. Tęcza. Blue level. Co to ma znaczyć? O, to jakiś ten hipersześcian. Z tego co widzę. Projekcja w trójwymiarową przestrzeń Tesseractu czy coś? Chyba. Nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. No dobra. Co? Coś zrobiliśmy. Tutaj widzę, mamy jakieś przejście w inny wymiar. No, ale nie z tej strony. No tak, z tej strony. Dobra, zajrzyjmy tu na chwilę. Wow. Właśnie powinienem trochę na czas popatrzeć, żeby wiedzieć mniej więcej, ile nagrywam. Okej. Okay. O, cienie. Podoba mi się to wszystko. Czy wnętrze tej jakby katedry też jest nieskończone? Dobra, zmienianie grawitacji już działa, ale chwila, moment. Wyjdę jeszcze na zewnątrz. Zastanawiam się. To wszystko działa jak działało. Czy to jest jakiś portal, czy nie? Zajrzyjmy z każdej strony na wszelki wypadek. Chyba nie. Tu można iść. No to się rozejrzyj. Coś tam spadło. Czy mi się wydawało? Jakaś jakby kostka spadła. Okej, tutaj też coś mamy w środku. No, na razie tak się rozglądam po prostu. No dobra, tutaj coś w środku mamy. Co to jest to? Jakaś taka linia jakby od powera, ale... Nic, wejdźmy tu. O kurde! Mapka. Jest inny kursor interakcji. Chwila. Są różne kolory. Tu coś czerwonego. Niebieski, znaczy tam seledynowy się świeci. Czy to jest oznaka tego, że zrobiliśmy ten niebieski świat? Czyli tak, jest żółty, zielony i czerwony. I jeszcze jakiś... No powiedzmy pomarańczowy, fioletowy. Co, zostało 5 innych kolorów do zrobienia? To jest chyba, nie wiem, czy mapa tego aktualnego świata? Ups, no tak. Of course.
Nie, to jest chyba mapa tego poprzedniego świata. Czyli to był ten niebieski świat niby. Ta struktura ze schodami i tak dalej. Okej. Bardzo ciekawe. I rozumiem, że tutaj wszystko się będzie powtarzać. Okej. Możemy iść na sufit, ale nie wiem po co. Teraz czy tutaj... Dobra, no tutaj też jest jakby... Fila. Nie, dobrze, to jest to. Może to jest ten świat? Kurde, nie wiem. Czy w tej miniaturce był jakiś taki laser? Nie widzę lasera. Ale to nie znaczy, że to nie jest ten świat. Czyli tutaj mamy jakąś mapę. Na razie nie wiem, co nam to daje. Nie widzę za bardzo żadnych tutaj opcji interakcji. No nie wiem, możemy sobie pochodzić, ale to chyba nam nic nie da. Podejrzewam. Tak patrzę na tą właśnie miniaturkę. Dobra, podejdźmy do niej. I widzę, że tutaj się świeci w stronę czerwonego jakby linia. Co to był za dźwięk? O! Słyszałem coś, ale nie wiem, co to było. W stronę czerwonego jest biała linia. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy to znaczy, że czerwony będę robił następny. Dobra, wróćmy tam i wejdźmy chyba do tego innego wejścia świata. Tam przez chwilę też coś żółtego chwila, tam jest żółty laser, tam jest zielony. Ej, moment. Czy to są te moje wcześniejsze lasery? Które tutaj istnieją jednak? Tak, to jest tamten mój świat. Który nagle jest jakby zmerdżowany z tym światem, albo nie wiem, po prostu doszły jakieś nowe rzeczy do niego. Ale dobra, tam były trzy lasery. Był zielony, żółty i czerwony chyba. A czerwony jest, podejrzewam, tam, na wprost. Tylko nie widzę go. No dobra, zawsze można zrobić tak. Tak, to jest ten budynek. Okej, czyli ten świat cały czas istnieje. A co z czerwonym laserem? Czemu go nie ma? Może muszę go aktywować? Czy o to chodzi? Wiem, że tam są te drzwi, w które nie wszedłem ostatecznie. Ale intryguje mnie, czemu ten laser jest wyłączony znowu. Dobra, co się stanie, jak tutaj polecę? Dojdę dokądś? Chyba nie za bardzo. Muszę dokądś dolecieć. Dolećmy może do tej platformy. O, tam widziałem, był tutorialowy ten jakby kawałek. Czerwone. Czy tutaj dokądś dolecę? Kurde, słyszę jakieś dźwięki ciągle, ale... O co chodzi? Ej, jest czerwony laser, WTF. Czemu go wcześniej nie było? Jak on się... Dlaczego on się włączył teraz? Zaraz dolecimy do niego, może? Chyba chciałbym jakoś z tej strony zeskoczyć? Nie wiem. No. No, jestem na czerwonym. Nie wiem, czemu on wcześniej się nie świecił, czy to był tylko jakby glitch jakiś renderowania. Nie podejrzewam.
Myślę, że to było celowe, że on się nie był odpalony. Dobra, trochę tak chodzę bez sensu, ale jest to intrygujące. Tutaj wszystko jest tak, jak było wcześniej. Zielony. Dobra, myślę, że i tak trzeba będzie wrócić do naszego punktu początkowego. No tutaj też zamiast chodzić po schodach, to pewnie mogłem zeskoczyć odpowiednio. Co to jest to? Czy to jest niebieski? Nie, to tam muszę dojść. Tam muszę dojść. To jest ten taki inny laser, który strzela w to coś, co tu się kręci. Chwila. No tak to nie wyglądało wcześniej właśnie z tym czerwonym laserem. Ten czerwony laser strzela w schody. Nie, wszystkie strzelają w schody. Ho. Teraz nie ma już tej czarnej kostki mroku. Okej, dobra. Gdzie mamy iść? Tu. Czyli z tej strony jakoś to ominąć i zeskoczyć. Podejrzewam. O. No i wchodzimy tutaj w takim razie. Czyli tak. Tam była ta jakby mapa wszystkiego. No a tutaj... Dobra, czasami słyszę jakieś dźwięki, ale to jest część muzyki. Wow, tu w ogóle jakiś nagle odmienny soundtrack. Dobra, wchodzimy do katedry. Powiedzmy, że tak to nazwę. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tam już mniej więcej się zorientowałem. Możemy wyjść po drugiej stronie. Znaczy coś jest z tyłu? Tam się pewnie ta katedra powtarza w nieskończoność, jak zwykle. No dobra, to wyjdźmy z drugiej strony i też jest jakiś inny świat. Znaczy, no, albo inna część świata. Tym razem też jest zarośnięte wszystko. Właśnie, ta biała linia leci. Może to prowadzi do tego czerwonego świata. Cokolwiek to znaczy. Czy mogę tu zmieniać grawitację? Mogę. Dobra, tu jest miejsce na, rozumiem, znów kostkę czarną. Tylko trzeba do niej jakoś dojść. Na razie nie mam pojęcia. Dobra, może powinniśmy iść wzdłuż tej linii, która się rozwidla. Czy to dokądś doprowadzi? Nie no, ona jest jakby zapętlona. Tu jest krawędź. A, stamtąd przyszedłem. Wiem, że nie mam co się bać spadania, ale wolałbym najpierw zobaczyć, dokąd będę spadał. No, ale chyba trzeba będzie gdzieś spaść. Bo nie widzę innej opcji. Dobra, no to lecimy. Dokąd zawsze dolecimy. Na przykład tu. Troszkę te... Ops, wpadłem gdzieś w dziurę. Troszkę te... jakby narośla utrudniają sprawę. Za bardzo nie widać, co się dzieje. Nie wiem, gdzie ja chcę w ogóle dojść. Nie wiem, gdzie mam dojść. Tam
coś jest, czy to jest... Tak, stamtąd wyszedłem, widzę, tam jest portal i ta, to miejsce na kostkę. Ale... Tak, i tam... Okej, czyli tym razem... Ten sam świat się nie tylko powtarza, ale też jest obrócony w różne strony. Czy to wszystko jest kopia tego samego? Skoro tu była... Tu jest ten miejsce na kostkę, receptor. To nie wiem, no jakoś z drugiej strony tam trzeba... O! Aha, to jest portal? Tak. Ciekawe. No upierdliwe jest to coś. To czarne badziewie. Tak, o! Teraz stoję na portalu, widzę. To są te takie jakby pierścieniowe struktury. No troszkę nie wiem za bardzo, co zrobić. Mogę zmienić grawitację w trakcie spadania, to jest ciekawe. No dobra, to brzmi obiecująco. Chciałem właśnie jakoś na tą taką długą strukturę wejść, ale... Czy to nam coś daje? Czy ja tu nie byłem wcześniej? No nie, jest jakaś taka żółty kolor. Ten dźwięk jest irytujący. Kurde, no... Jestem troszkę zagubiony. Czy to jest... Tak, to jest to. No i co, nie mogę przez to wejść? Jezus. Może, nie wiem, czy powinienem iść w stronę tego dźwięku? Czy co? Jaki jest tutaj cel? Tutaj to spadnę ogólnie. No i wróciliśmy do punktu wyjścia. Nie wiem, co jest źródłem tego dźwięku. No tu jest portal. W sensie ta brama. Czyli moim celem jest... co? Nie wiem. Chociaż czy te wszystkie światy są połączone ze sobą jakby fizycznie? Nie. To jest niemożliwe. Aha, czyli chyba muszę się dostać pod spód. Jakoś tego... mi się wydaje. Dobra, próbuję się jakoś zorientować w tej geometrii. Pod spód, czyli trzeba wybrać odpowiednią stronę, gdzie jak będę spadał, to spadnę na spód samego siebie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ajajaj. No nie wiem, kurde. Teraz zmienić grawitację. No ale to już wcześniej chyba zrobiłem, ale okej. Okay, spróbujmy wejść. To mnie wkurza, że tutaj się jakby nie da przez to przejść. Spróbujmy wejść tu. To jest ta żółta i to jest jakby już końcówka. Ale jak tutaj... Chwila. Portal... Dobra, gdzie jest portal? Z której strony? Portal jest gdzieś tam u góry. Ja chcę być po jego przeciwnej stronie, jeśli dobrze kalkuluję. Ale stąd za bardzo nie widzę go. Cholera. To
To jest która ściana? No, jakaś pomarańczowa. Gdzie jest ten portal? Cholera, nie widać go przez te czarne badziewia. No i tutaj też jest ten dźwięk, czyli okej. O, zielona strona. Kurde. Nie ma tutaj jakiegoś innego wejścia dokądś. Wydaje mi się, że czerwony tutaj jest kluczowym kolorem, bo... O, nie wiem jeszcze w jakim sensie. Bo mieliśmy jakby... a to miał być czerwony świat. Z tej minimapy jakby. Nie wiem, czy to mi cokolwiek daje. Takie łażenie. O! Co to jest to? Czy to jest po prostu światło i cień? No i wracamy tu. No, no, nie wiem co robić. Może nie powinno mnie tu być? Nie no, raczej powinienem tu być. To jest to, jest portal. Nie wiem, czy ja po prostu powinienem skakać bez sensu, aż dokądś doskoczę. To wydaje się pozbawione sensu. Aż się zacząłem powtarzać. Dobra, polećmy sobie, może coś zauważę, jak będę spadał. Tej geometrii. Jest portal, czy tak? Portal jest zawsze w tą stronę. Tutaj te światy są położone. A ja chcę chyba znaleźć świat, gdzie portal jest do góry nogami. O, tam! Widzę. Ale... Ej, nie! Jest gorsze niż myślałem, bo... Tak, to jest ten sam portal połączony kolumną. Okej, okay, czyli jednak jakby portal jest po dwóch końcach tego... O, tam coś się działo. Chwila, chwila. Co? Ha? Moment, moment. Ups. Tutaj coś mamy. No ale ja chyba byłem już jakby tu w jakiejś wersji tego świata. Kurde. No właśnie, to jest jakby boczna projekcja tego portalu, kurde. O, tu jest portal? Coś się świeci na biało. Coś mi to daje? Czy powinienem jakoś do niego wejść? Gdzie ja jestem? Przez to czarne gówno nic nie widzę. Ale wydaje mi się, że coś tutaj jest na rzeczy. Tylko nie wiem jak tu się poruszać, bo jest sporo przeszkód na drodze. No i znowu to. Co to jest? Kurde blade. Co to jest? Chciałbym od tej...
Czy to jest po prostu ten portal? Bo tam widzę, chyba jest miejsce na kostkę na tej ścianie. Jak to wygląda z tej perspektywy? Gdzie ja jestem, do cholery? Co się dzieje? Teraz nie chciałbym spaść. To jest jakaś... Kurde, no. Ha. To nie wydaje mi się, żeby to był portal, bo to tak nie wyglądało. Nie wiem, czy mam tam jakoś wejść do środka? Gdzie jest jakieś wejście? A to jest pytanie. Spróbujmy na tej ścianie. O, wygląda obiecująco, ale to chyba jest to samo, co było przed chwilą, tylko z innej perspektywy. Kurna. Dobry mindfuck. Nie wiem. Co tu się zadziało? No ale... Nie mam pojęcia, przyznam się szczerze, co ja tu powinienem zrobić i dokąd iść. Fiolet... O! To chyba jest zewnętrzna jakby strona tego portalu. Mi się wydaje. Tylko, że... na tyle... dziwna perspektywa, że się nie odnajduje. Nie wiem, będę musiał tu pochodzić i jak do czegoś dojdę, to wam dam znać. Bo to może chwilę potrwać. I jak na razie do niczego nie dochodzimy. Chociaż chwila. Chwila. A tam na dole to co to jest? No, okej, okay, never mind. Dokądś doszedłem. Coś tu jest. Konkretnego. Okej. Mamy 6 naszych kolorów. Jakieś receptory na kostki. Dobra, zaraz wrócę tam do środka, bo... z tego co widziałem, to w środku się dzieje... dzieją rzeczy. Są jakieś te linie. Są kolory. Co to jest? Ups, dobra, żeby jakoś nie wypaść stąd przez przypadek. Czy ja mógłbym jakoś się rozejrzeć, żeby widzieć, dokąd idę? Czarne gówno. Dobra, potrzebuję jakiejś kostki. No pewnie tej czarnej. Tu jest linia. Może podążajmy za linią. A, to jest ta linia. Never mind. Czyli w drugą stronę. Ale czy ona dokąd się prowadzi? To się jakby rozwidla. Dobra, podążajmy za czarną linią w takim razie. Ale ona myślę, że zatacza koło. Ta, no to jestem w kropce znów. I to prowadzi tam. A z tej strony to ja spadnę. Trochę się boję znowu spadać, bo nie wiem, jak tu trafić ponownie. No ale chyba nie ma za bardzo wyjścia. Kurde, no. Halo, gdzie ja jestem? Czemu nie mogę zmienić się na tą ścianę? Co jest grane? Ha. W ogóle coś jest dziwnego. O, teraz mogę. No nie wiem. Tam coś jest. Przydałby się jakiś zoom.
Dobra. Idziemy. No tu jest to. Tu są jakieś latarenki. Zaraz pewnie mi się skończy podłoga pod nogami. A, coś tu jednak jest. No, tu jest receptor na czarną kostkę. No to kurde. Na chole. Serio. Ej, to jest coś innego. To nie jest moje oryginalne wejście. Czy z drugiej strony coś się da? Ho. A, pewnie to się aktywuje, jak odpalę tą czarną kostkę. Rozumiem. Skąd ją kurna wziąć? Nie wiem, czy ją gdzieś widać w oddali? No to już jest koniec. Próbuję się rozejrzeć, żeby jakiś hint zobaczyć. Są latarenki, które... okej. Wskazują mniej więcej drogę, ale co tu się z tym dzieje? Czy mogę tutaj jakoś z tym interaktować? W sumie nie próbowałem. Może powinienem. No na razie nic się nie dzieje. Spacja działa jak działała. Ho. Jeśli stanę na tym, to nic się nie dzieje. No nie wiem. Jak do czegoś dojdę, to się odezwę. Na razie to łażę po omacku. Dobra, pomarańczowa ściana, zielone, czerwona ściana. Myślałem, że tu jakaś jest korelacja między tymi kolorami. Fioletowa ściana, no jakaś tam korelacja wydaje się, że jest. Pomarańczowe z niebieskim, znaczy z zielonym są jakby zamienione. No nie wiem. Myślimy. To są na te ręki. I co? Nie no, chwila. Z tej strony jest miejsce na pomarańczową kostkę, jakby. Z tym nic za bardzo nie mogę zrobić. A czy jest z jakiejś innej strony miejsce na kostkę? No nie. Nie wydaje mi się. Bajo. Irytuje mnie to. O. To jakoś dziwnie wygląda. Co tu się dzieje? Jakaś taka niewidzialna ściana. Ha? Co to jest? Czemu tu się w ogóle jakby świat zmieniał? Co? Co tu zaszło? Ha, i to tylko jakby z jednej strony? What the fuck? Bardzo dziwne. Okej. Okay. Coś mi świta. Jakby każda strona świata ma swoją własną wersję tego portalu i receptora na kostki.
W czerwonej był po prostu portal i receptor. W żółtej jest to, co widzieliśmy wcześniej. W żółtej czy tam pomarańczowej. Więc teraz wypadałoby znaleźć jeszcze inną wersję. Czyli się obrócić po prostu i spadać, aż spadniemy dokądś. Niech będzie niebieska, okej. Iż tak, spaść po prostu na jakąś... O, tutaj niech będzie. O, trochę nie trafiłem, teraz trafiłem. Okej, niebieska to jest ta oryginalna wersja, która prowadzi na zewnątrz do katedry. Rozumiem. Czy tak, niebieska to jest na zewnątrz do katedry i jest receptor na kostkę. W czerwonej był chyba tylko receptor na kostkę i nic poza tym. Dobra, dokąd dochodzimy? Zaczynam rozumieć, jak to działa. Potrzebuję innego koloru. Zielony, może być. Lecimy. Znaczy tak jak kurde oryginalnie myślałem, że wystarczy spaść gdzieś, aż gdzieś dolecę. Czyli to będzie zielony wariant. Pyk. A, chyba źle. Muszę spaść jeszcze niżej. Na szczyt tej struktury wydaje mi się... O. Teraz. Nie dolecę. A, prawie. O, tu będzie dobrze. Dobra, zielony też jest zamknięty. Też jest receptor na kostkę. Rozejrzyjmy się, czy jest tu coś więcej. Kurde, no bez przesady. Czyli pewnie pomarańczowego potrzebuję. Może tam znajdę tą kostkę, której mi brakowało. Czyli to jest pomarańczowy, no dobra. Czy ja jestem daltonistą? Dobra, lecimy. O, tu może być dobrze. Chyba, czy nie? No, tu coś jest, tu coś się dzieje. Chwila, czy to... Dobra. Czy to jest to? Tak, okej, czy to jest pomarańczowy? Czy potrzebuję żółtego, podejrzewam. Potrzebuję żółtego. Nie niebieskiego, żółtego. O, i perfekcyjnie tutaj od razu może będziemy... Nie, to jest szczyt, to potrzebuję troszkę niżej. O, tutaj, ale tutaj nie widzę żadnej kostki do wzięcia. Też jest zamknięte. Może powinienem, o fuck, obejść te wszystkie warianty ze wszystkich stron. Nie byłem jeszcze w fioletowym chyba. No bo tutaj... No nic tu nie ma w żółtej, okej. Jestem zawiedziony, myślałem, że może tu coś znajdziemy. No dobra, to fioletowa chyba jeszcze została. Tu? Nie tu. Jeszcze niżej. O. Tu będzie zaraz dobrze. Perfekt. Może tu coś? Czy kurde nic? No bez przesady, bo jak tu nic nie będzie, to chyba już to jest ostatni kolor. I się mi kończą pomysły. Nie ma tu jakiejś kostki do wzięcia? Halo? Cokolwiek? Ej no. Myślałem, że może w jakimś innym kolorze coś znajdziemy, a tu dupsko. Czyli w pomarańczowym tylko było coś innego, ale tam jakbym potrzebował kostki.
która nie wiem gdzie jest. Ha. Kurde. Niebieski, zielony. Byłem zielonym? Chyba byłem. Żółtym. Co jest pod... Dobra, jestem na fioletowym, a co jest po drugiej stronie? Tam. Pomarańczowy. No, w żółtym byliśmy. Teraz jestem na pomarańczowym. No dobra, no. Pomarańczowy jest jakby jedynym innym kolorem, ale nie wiem co tu zrobić. Bo tutaj jest coś, co jest inne. A chwila. Tylko co tu zdziałać? No, potrzebuję jakby pomarańczowej kostki. Tu jest ten standardowy receptor i dalej jest portal, no więc tak. To mi nic nie daje na razie, kurde. No nic, no myślę dalej. Dobra, wróćmy do niebieskiego. Mam pewien pomysł. Ale nie, no, czarnej kostki nie ma już. Myślałem, że może trzeba czarną kostkę przynieść stąd i jakoś tam coś z nią zrobić. No, w sensie wsadzić w receptor. No, stąd w tym świecie już zniknęła. No, ale dobra, chwila, moment. To nie jest chyba jedyne, co tutaj istnieje. Możemy się rozejrzeć w ten sposób. Może to nas dokądś doprowadzi. Jesteśmy na dachu katedry. No, ale nie widzę za bardzo, żeby coś tutaj dało się zrobić. Kurka blada. No nie wiem. Może nie powinienem tu iść, no ale... Nie no, musiałem coś dosyć oczywistego przeoczyć. Co się tu dało zrobić? Zerknę jeszcze raz może... na mapę świata. Może to mi coś tam... uzmysłowi. Okej. Ja pierdzielę, serio? Aha. Ta. No dobra, świetnie, kuźwa, to można podnosić. Tesseract nasz. Jest tylko jedna kopia. Zniekształca świat, fajne. No to easy, no rozumiem, że teraz wystarczy go tam wsadzić i coś się stanie. Ech, a ja tu się głowię. Oczywiście, że coś... oczywistego trzeba było zrobić. Wow.
O panie, co tu się zadziewa? Stworzyłem świat według achievementa. Ho. Lol. Chciałem, no to tak czy inaczej zerknę na mapę. A i w sumie jestem ciekaw, czy jak wsadziłem tego Tesseracta tam, to stąd już całkiem zniknął? Tak, zniknął, okej. Zerknę jeszcze raz na mapę. Czy to było tu w ogóle? Nie? Tak. Co to za dźwięk jest? Czy to ta czarna materia? No nie wiem, czy coś tu się zmieniło. Dobra, wróćmy. Nie no, to zbyt proste. Wiedziałem, że coś oczywistego trzeba zrobić. Lol. Cieszę się, że nie wiem. Zajęło mi to. No przynajmniej teraz wiem mniej więcej, co się dzieje w tym świecie tak geometrycznie. Że on się powtarza nie tylko. No nie wiem, jak to powiedzieć. Czyli z Tesseracta wyrasta teraz drzewko. Czy z tego drzewka coś rośnie? Czy niekoniecznie? Drzewko jest takie bardziej organiczne niż te poprzednie. Jezus. Tak się nagłówkować. Dobra, widzę, że puzzle normalne się zaczynają. Znów mam jakiś portal. Ej, ale czy to znaczy, że... No bo tu ewidentnie pamiętam, no coś znalazłem tam na tej pomarańczowej ścianie. Było jakieś coś, coś tam trzeba zrobić. Może tutaj znajdę tą pomarańczową kostkę teraz. To by miało sens. O Boże, to jest totalny Escher. Dom schodów. Właśnie miałem w jakimś tym pierwszym czy drugim filmie wrzucić jakąś wstawkę z grafiki Eschera. Może teraz, jak nie zapomnę, to wstawię. O, czyli to jednak ma koniec. Ciekawe. Więcej schodów. No, jest żółte drzewko, kurna, wiedziałem. No, ale przynajmniej zaoszczędziłem sobie trochę czasu. W sensie wiem, co z tą kostką zrobić, jeżeli świat się całkiem nie zmienił. Jakoś diametralnie. No. Tam jest wyjście. O, jest kilka wyjść. Mamy ile owoców? Dwa chyba. Nie wiem, czy nie potrzebuję więcej tych kostek. Można by się rozejrzeć, czy nie ma ich więcej. Ale chyba nie, chyba są dwa. No dobra, to gdzie trzeba je doprowadzić? Tutaj. To pewnie nie będzie takie trywialne. Jak to zrobić? Thank you.
No tutaj widzę jakieś takie schodki. Okej, tędy chyba trzeba będzie wejść, mniej więcej rozumiem. Ale nie do końca rozumiem. Aha, w ten sposób trzeba to będzie... Kurczę... przenosić. Ojej, to trochę upierdliwe. Teraz, gdzie był ten receptor? Tam, nie w tą stronę. Chwila. Niech no... pomyślę. Tam jest receptor u góry. Aha, czyli z tej strony to trzeba zrobić. Okej. No halo, pomarańczowa. Co jest? Nie mogę? O, mogłem przez chwilę. No. Kurka. No to mi dużo, dużo nie daje. Wejdźmy jakoś tu, a może teraz? Czemu nie mogę na tą pomarańczową się zmienić? Dobra, receptor. Muszę się rozejrzeć. Aha, tutaj. Czyli muszę to wnieść jakoś w tą stronę. Może spróbujemy w ten sposób. Ops. Ops. O. O. Muszę to chyba tak robić. O. Nie chcę spaść za głęboko. Dobra. To już będzie niedaleko. Stąd jeszcze nie sięgnę, jak przypuszczam. Ah, fuck. No, ale jest nieźle. Ups, niekoniecznie o to mi chodziło. Gdzie ja jestem? A, tutaj. Może zróbmy tak. O. Już jest prawie. Pyk. Fuck! No nie! Myślałem, że sięgnę. O Boże, wszystko na marne. No to jeszcze raz. Upierdliwe. Dobra, gdzie ta kostka w ogóle? Tam. O, ho, ho. O, doskonale. No nie mogę jakby się na te takie malutkie pomarańczowe ściany przełączać. Muszę to robić, powiedzmy, stąd. Dobra, gdzie ona jest? Ta kostka. Bo nawet jej nie widzę. A, ona jest nie na tej ścianie, na której powinna. O właśnie, jakoś tam ją trzeba wsadzić. Jeszcze troszkę. O, w sumie tak będzie prościej. Co nam to daje? Połowa schodków. Tutaj będzie wyjście. No mam nadzieję, że tam na zewnątrz będzie. A co tu jest? Czy ja stąd przyszedłem? Czy to jest coś innego? To jest coś innego chyba. Halo, halo?
Chwila. Nie wiem, zakręciłem się. Może i stąd przyszedłem? Jak zwykle orientacja 100%. Okej. Dobra, bo zaraz nie wrócę tam, gdzie byłem. Piękne. Dobra, wróćmy do tej komnaty. Gdzie ta kostka? Dobra, więc tutaj to ta sama procedura, więc chyba po prostu to przyspieszę. No, wydaje mi się, że to będzie dokładnie to samo, co z poprzednią. Żeby nie zanudzać. Okej. Odpalone. No, mam nadzieję, że tu będzie coś wartego zachodu. Never mind. Coś innego tu mamy. Czy tam jest jakiś laser, czy to przełącznik? Ale fajne. Wow. Nice. Czy to się ciągnie też w nieskończoność? O kurde. Fajne. Czy to jest jakby pod kątem sufit i podłoga zrobiona? Ale fajne. Podoba mi się to. Nie no. Ktoś tu miał fantazję. Dobra, teraz jak to zrobić? Dobrze, to nie wystarczy. Schody są na drodze, więc trzeba jeszcze się jakoś... Może tak. O, to będzie chyba dobrze. Teraz gdzie mamy spaść? Nie jestem pewien. Patrzę, gdzie jest ten... Jakiś przełącznik gdzieś tam był, ale chyba nie po tej mojej stronie, tylko po drugiej. Spróbujemy na tą drugą spaść. Dobre, dobre. Dobra, gdzieś jesteśmy. Teraz pytanie. O, chyba jestem w dobrej orientacji. A? Co? Nie mogę tu wejść, naprawdę? Co to za schody, po których się nie da wejść? O, teraz mogę, okej, jestem widzę w dobrym miejscu. Śmieszne. Nie no, świetna jest ta gra. Jakaś bariera. A to jest kostka. Co? Aha, czyli to uaktywnia barierę. Jest i fioletowe drzewko. Nie wiem, zobaczę, czy coś tu jest ciekawego. Tylko jeden owoc. Dobra. Więcej drzewek.
I też jest bariera. A rozumiem, że muszę tą barierę uaktywnić, żeby po niej przejść. Tutorial kolejny, kolejnej mechaniki. Zapewne wziąć owocek gdzieś dalej. No, chyba wychodzimy jakby na zewnątrz świata. Tam chyba na dole był receptor. Myślałem, że to... Zobaczmy. Nie, na dole jest schodek. Gdzie był ten receptor? Tam! Okej, już rozumiem. Tutaj w połowie, czyli trzeba najpierw to jakby tutaj postawić, żeby nam spadło. No, to pewnie będzie jakoś tak. Teraz wyłączyć barierę. No i co, gdzie to spadło? Źle spadło. Chwila, moment. Powtórka. Aha, to była ta kostka. Trochę mi trudno tu wcelować. Gdzie jest przełącznik? A, widzę. Moja kostka rzuca cień jakby na dole. Gdzie jest ten cholerny przełącznik? Nie widzę go. Nie. Gdzie on był? Kurde. Tu gdzieś jakby, ale bariera mi przeszkadza i nie widzę. O, tam. Może... Perfekt. To powinno być dobre miejsce. Zadziałało? Zadziałało. Pięknie. Okej. Dobry tutorial. No, czyli tak myślałem, to jest portal. Co my tu mamy? Znów dom schodów. Ale tym razem... Aha, tam pewnie on się powtarza. Czy tam jest to samo? Czy coś innego? Tu jest coś, co trzeba odpalić. A po drugiej stronie... Co było? Czy to samo, czy coś innego? Chyba coś innego. Wow, co to za przejście dla pieszych. No dobra. Mechanizmy. Nie wiem, czy... Tak, to jest to samo. Okej. Czy to się powtarza? Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czemu spodziewałem się czegoś innego. Ale ten... Zaraz to zeksplorujemy. W sumie... To może tutaj zrobię przerwę. To chyba wydaje się
dobrym punktem. Tam gdzieś, o, na górze jest włącznik potencjalnie. Śmieszne. No dobra, tutaj zakończymy ten odcinek. Schodkami. O, one nie kontynuują w nieskończoność tym razem. Tutaj są jakieś bariery i tak dalej. No, pobawimy się tym następnym razem, a to pewnie jest wyjście już gdzieś tam dalej. No dobra. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.